Kołysał nas zachodni wiatr, brzeg gdzieś za rwą został. I nagle ktoś, jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, do czorta. Nie daje łajnie żadnych szans. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. Zasłony ołowianych chmur ulewa spadła nagle. Rzucało nami w górę, w dół i fala smyła żagle. A Bocman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, do czorta. Nie daje łajnie żadnych szans. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. Został ciepły, cichy kąt i brzegu kształt znajomy. Zasnuły mgły, daleki ląd, dokładnie z każdej strony. A Bocman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ej, do czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. A na naszej wyspie, proszę Państwa, dzisiaj wcale nie wieje 10 w skali Beauforta. Naszą wyspę nawiedziły trzy dzikie huragany. Huragan Kaja. Ja spustoszenie zrobiłam w północnej Karolinie ostatnio. Huragan Maryla. I huragan Brata. Nie wiem, gdzie ja dokonałam takiego spustoszenia. No, mówiąc szczerze, boję się was trochę. Jest się czego bać? Tak. Nie. Tak, nie da się ukryć, że do chwili pojawienia się Braty na estradzie niepodzielnie rządziła nami droga Maryla. Co pomyślałaś, jak zobaczyłaś pierwsze kroki Beaty? Zobaczyłaś ją i myślisz sobie co? Absolutnie pamiętam. To było w Toruniu w dodatku. W Toruniu naprawdę? Tak, ja miałam recital. To był jakiś konkurs dla amatorów i chyba wyście wygrali. Nie, załapaliśmy się. Załapaliśmy się do złotej tak zwanej. Ale wiecie, co ja zrobiłam? Ja poszłam za kulisy i zapytałam, czy ona może u mnie w chórku śpiewać. A ona powiedziała, nie, 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 mam swoje plany. Myślę sobie, rany, bo nie dość, że dobrze śpiewa, to jeszcze mi odmawia, a ja przecież jeżdżę do NRD. A ja przecież byłam królową. A ty, Beatko, kiedy zobaczyłaś pierwszy raz artystkę Kaję, jaką jej wystawiłaś recenzję? Nie. Czy pamiętasz jej pierwszy występ solowy, kiedy zobaczyłaś to cudo? Ja najpierw usłyszałam Kaję, bodajże w chórkach z demo, no dobrze mówię? Mm-hmm. Nie wiedząc jeszcze, do kogo należy ten głos, ale na pewno zwróciłam uwagę, no bo trudno nie zwrócić uwagi na taki ciekawą myślisz barwę głosu. Myślisz, że Palicho demo, no ważny ten chór. No. A później zobaczyłam Kaję, bo chyba w Sopocie śpiewałaś. Córeczko, wolałabym, żebyś była chłopcem. No tak, dziewczyny mi się zaskoczyły, że pamiętają tą piosenkę. No, tak? No jakże. Ale to piękna piosenka. Ja zobaczyłam z kolei Kaję w radiu. Miałyśmy jakiś wspólny koncert, było sporo wykonawców i zobaczyłam jej nogi. No i tu się załamałam, dlatego że Kaja ma po prostu najlepsze nogi bo chyba mam, na aż, świecie. Mam aż dwie nogi, rozumiem. No, że ma dwie, to jeszcze jest taką laską, że... I jeszcze w dodatku była w samych rajstopach i w marynarce. Ja nie, pamiętam, nie jak ty byłaś ubrana, tak. Byłam bardzo biedna, wtedy nie miałam słusznie eksponować te nogi. To jedyne, co wolałybyśmy, żebyś usłyszała jej głos i zaproponowała jej jakiś chórek, tak no jak właśnie, Beacie. Nie doczekałam. Mój mąż się od razu w niej zakochał. O. Już chyba wtedy śpiewałaś fleciki. Mój mąż jest wielkim fanem tych flecików. To zaśpiewaj nam te fleciki, zobaczymy. O Jezu, nie. Nie, ja co? Do Mani mówię. Nie? A, dobrze. Ja? To mój mąż powinien zaśpiewać, sorry. Nie ma swojego męża, no. Przypomnij mi. Dziś nie jestem, kim kiedyś był, lecz mimo to kocham go.
I tak je tam. Ale tam prawda ten właśnie motyw flecików jest taki piękny. Tak. No to ty miałaś śpiewać, a nie przepytywać Kaję, no ale wyszło. Ale dobrze wyszło. Przepytuję, bo ja niestety nie pamiętam swoich piosenek. A co ty myślałaś sobie o tych dwóch pięknych? Tak, to mi wyjęłaś z usta. Nie, no liczyłam na to, że takie pytanie padnie. Się przygotowała. Nie, no pewnie. Nie, prawda jest taka, że Marylę to po prostu od dziecka naprawdę głosowałam, była dla mnie zawsze... wzorem muzykalności, okazji, urody, ona była dzieckiem, nie, no, a ja już śpiewałam. Wiedziałam, że tak się skończy. No ale niech mówi prawdę. No, nie, mówi. Prawda jest taka, że jestem absolutnie pełna podziwu za wiele rzeczy. Nie tylko za muzykalność, urodę, za inteligencję i tak dalej, ale za umiejętne żonglowanie czasem. Za... Pięknie to ujęłaś. No, nie, naprawdę tak. Bardzo trudno, słuchajcie, przez długi czas nadal zaskakiwać sobą, nadal podtrzymywać tą temperaturę. Ja też bardzo się cieszę. Jestem absolutną fanką, jeżeli chodzi o solowe dokonania Beaty. Bardzo je śledzę. Dzięki, uważam, że wydała po prostu świetne płyty. Także no, generalnie to na przykład to, że Maryla jest taka otwarta też na wiele różnych kierunków muzycznych, że ciągle poszukuje, że z bardzo młodymi, ja mnie raz nawet się bała. Kaja, ty się niczego nie boisz, już nie boję się, boję się. Ale zaczęłaś najpóźniej, sporo czasu śpiewałaś w chórkach, ale zawsze wierzyłaś, że przyjdzie ten dzień. Nie, nie wierzyłam. Muzyka zawsze była moją pasją i to pasją takiego brzdąca czteroletniego już. Więc niezależnie prawdopodobnie od tego, co bym w życiu robiła, gdzie by mnie los rzucił, to bym śpiewała. Natomiast ja naprawdę jeszcze z jakieś 15 lat temu nie wierzyłam, że w ogóle może być to zawód, z którego można wyżyć. Zawsze wydawało mi się, że jest to oczywiście pewna wspaniała przygoda. Ale kiedy odbierałaś Fryderyki, nie wiem, czy pamiętasz, a ja to pamiętam doskonale. To wtedy, no właśnie tak też fajnie jakoś tak ubrana, mówiłaś, że wierzyłaś w ten moment, że nadejdzie, bo trzeba w coś wierzyć, wiesz. To znaczy nie, wierzyłam jedynie tylko w to, że znajdzie się pewna grupa ludzi, do której będę w stanie adresować to, co robię. No tak, ja bo nie ukrywajmy, że jesteśmy, poza tym, że robimy coś ale na zasadzie usługi dla ludności. Ale już nie jesteś do pewnej grupy ludzi, już przeszłaś ten etap, kochanie. Nie da się śpiewać dla wszystkich, już teraz. No ale prawie. Ale powiedziałaś tu o czteroletnim brzdącu. Ja bym chciała wiedzieć, zobaczyć przed oczyma ten moment, kiedy szanowne panie zadebiutowały, ale nie mam na myśli debiutów na scenach opolskich, sopockich i tym podobnych, tylko pierwsza pioseneczka, pierwszy kostium, pierwsza widownia. No to Lubelska Starówka oczywiście. Moje dzieciństwo, cudowne zresztą. Tam miałam pierwszych widzów w postaci moich przyjaciół, z którymi się wychowywałam, ponieważ byłam bardzo ruchliwym dzieckiem, dziewczynką, która właściwie każdy kąt na Starówce znała i śpiewaliśmy jakieś przeboje znane z radia oczywiście. Ja gdzieś tam choreografię jakąś układałam. A kostiumy? To zawsze były kostiumy, już no nie, ale zawsze mama miała problem, ponieważ kiedy się nauczyłam szyć, to po prostu psułam wszystkie rzeczy mamy. Znaczy, może nie wszystkie, ale wiele takich rzeczy zepsułam. I po prostu zrobiłam sobie takie, mamusia to nazywała jednorazówki. Dziecko, naucz się szyć, weź to, po prostu trzeba wszystko wykończyć. A ja mówię, mamo, to na jeden raz po prostu ciach, ciach i już. Więc to były takie jednorazówki moje. A ty, Mania? Ja pamiętam, zaczynałam śpiewać w liceum. Śpiewałam na akademiach, z okazji Dnia Nauczyciela na przykład. I pamiętam, że bardzo... Z gitarą? Tak, z gitarą. Kolega mnie nauczył grać na gitarze. I pamiętam taki kostium. Wymarzyłam sobie kostium ze skóry, ale wtedy nie było takich rzeczy w sklepach. I kupiłam gdzieś na wsi prosiaka. Nie, o Jezu, proszę cię. Co proszę cię? Proszę cię, daj nam. Poczekajcie. No jak nam jeszcze zaczniesz opowiadać, co nie, zrobiłaś, słuchajcie. To my się z Kają wycofujemy. Znalazłam garbarnię i ten garbarz wygarbował mi dosyć słabo tą skórę. Ona była bardzo sztywna. No niemniej, kurteczka ze skóry i w klubach studenckich zadawałam szyku. Kaja, twój. Pierwszy. Mój pierwszy raz. Twój pierwszy raz i twój pierwszy kostium. U moich dziadków była tapeta na ścianie w kratkę, różowa zresztą. To prawdopodobnie wtedy w tamtych biednych czasach jedyne, co można było dostać. I ja brałam wujka rakietę tenisową. Tak, tak.
udawałam Marylkę Rodowicz, grałam na gitarze i kiedy przymrużałam oczy, każda kratka, a było ich naprawdę wiele, wiele, wiele tysięcy na tej ścianie, wyobrażałam sobie, że jest jedną głową widza. No i to były moje takie właśnie pierwsze historie. Co miałam na sobie? Wtedy nie za bardzo mi zależało, żeby to były jakieś wykwintne kreacje. Teraz bardziej się do tego przykładam, ale też bez przesady, bo uważam, że ciągle mam wiele więcej ważniejszych rzeczy niż tam jakieś szmaty. Dlatego też moje kreacje są mocno kombinowane i nieraz jest to kilo... Dyskutowałabym z tą opinią, dyskutowałabym. Ale ja wiem lepiej, co się tam kryje pod spodem. Jest mnóstwo agrawek, ale po którejś tam mojej rozmowie kiedyś ze znaną wszystkim Aidą Kosajan, tak? Aida twierdzi, że noszenie agrawek przypiętych, choćby jednej... Aida jest słynną wróżką, Aida jest wspaniałą jeżeli wróżką, nie wiesz, mistrze pewnie, tak? Że trzeba mieć przy sobie agrawkę, bo to nas chroni, więc jestem bardzo chroniona. Czerwony sznurek? Przecież kabały są twoją czerwony specjalnością. Co ty nosisz, żeby cię chroniło? Czerwony sznurek, który mi właśnie spadł, ale jutro będę miała założony nowy. Przez wielkiego fachmana od kabały, który przyjeżdża z Londynu, jest osobistym doradcą Madonny. A mogłabym i ja się załapać oczywiście na taki sznureczek? Oczywiście. Też mam rację, tak. I on podobno chroni przed złymi mocami. No dobrze, to ja od jutra noszę tak agrawkę, żeby tam... czerwony sznureczek. Czerwony sznureczek. Masz coś mi do zaproponowania, Beato? No właśnie tak myślę i nie mam. Bo jak nie to noszę nic takiego, co cię chroni? Jakaś królicza łapka na przykład, albo coś takiego. Co mnie chroni? Królicza łapka. Nie wiem, no przed koncertem lubię się wyciszać w garderobie i to jest absolutnie taki azyl. Mi się wydaje, że Beatę najlepiej to chroni jej mąż, tego co ja wiem. No, ale mówimy tutaj o takich... Mówimy o tym, co chroni. Oczywiście, bo mąż jeździ. No bo mąż jest menadżerem, jest zawsze przy niej, jeździmy razem. Jest zawsze obok i to jest jej czerwony sznureczek, połączony z agrawką. Może nie czerwony. A jak odreagowujecie stresy? Bo mówisz, że lubisz się wyciszyć przed koncertem, ale w ogóle koncert jest wielkim stresem. Umiecie się wyciszyć, uwolnić od złych emocji, nie wiem, joga, gimnastyka, jak sobie z tym radzicie? Ja nie umiem. Nie umiem sobie poradzić. No i co robisz po koncercie? Opieprza muzyków. No to w pierwszej kolejności. Tak, ty to samo. Ja nie mam specjalne... co jeszcze tak. Do niedawna jeszcze lubiłam bardzo biesiadować w nocy, po prostu siedzieć z muzykami. Tak, wesoło, rozmowy, żarty, ale ponieważ trzeba żyć w dyscyplinie, jeżeli następnego dnia na przykład jest jakiś program telewizyjny, no to muszę myśleć o urodzie, niestety. Żeby jakoś wyglądać, żeby była podobna do siebie. Ciągle muszę być na baczność i to jest okropne. A nie umiem się wyciszać. Proszki na sen, niestety. A ty, Kaja? Ja mam bardzo podobnie. Ja w ogóle uwielbiam Marylę słuchać, dlatego że mam wtedy wrażenie, że już nic nie muszę mówić o sobie, ponieważ dokładnie mam podobnie. Koncert się kończy i co? Znaczy uwielbiam towarzystwo ludzi, uwielbiam ich często niewybredne dowcipy, uwielbiam tą atmosferę. Ja mam jeszcze coś takiego, że kiedy wiem, że mnie czeka następnego dnia coś bardzo ważnego, tak się tym denerwuję, że w ogóle nie mogę spać. I właściwie modlę się tylko o to, żeby ten sen przyszedł. Próbowałam mnóstwa różnych rzeczy, typu szklanka ciepłego mleka, które ponoć ma nam przypominać właśnie, no gdzie, wiadomo, więc o wiele bardziej wolę kieliszek ciepłego wina czerwonego, zdecydowanie. Natomiast nieraz i to nawet nie pomaga. No właśnie nie po wódce. Kochana, ale gdzie ja? Ja dopiero bym, wiesz, poszła coś, a Mania, kieliszek wódeczki i nic. Nie, no to maleńki to trzeba, oczywiście. Nie, maleńki to niestety nie działa, bo trzeba się zgłuszyć, nic, wiesz? Nic. Nie, albo proszek. No ale jeżeli... ja być elegancka, Maju. Ale nie, wiesz, ja mówię prawdę. Jeżeli rano muszę być na baczność, czyli muszę rano wstać, muszę wyglądać, to niestety to proszek. No to zero alkoholu. To musisz po prostu dyscyplina jaki jest obrzydliwa. Oczywiście no, zgadzam się z dziewczynami, że kiedy jest na drugi dzień koncert albo telewizja, no to wtedy mnie wtedy jest to nie ma koncertu i telewizji. To balanga. No to balanga. No, no, no i o to mi chodziło, żeby usłyszeć z waszych pięknych ust. Ale moi słuchacze niestety są strasznie słabi fizycznie. No, słuchaj, ja nie spotkałam nikogo silniejszego od ciebie. Oni mają już po 20 parę, ale po prostu są za starzy. Tak, i są zmęczeni życiem. Tak.
Gdybym was zapytała, co jest największym wrogiem gwiazdy? Nie wiem, to chyba menadżer, który mówi zawsze, że wszystko jest pięknie. Ja mam świetnego menadżera, nie mogę narzekać. Natomiast nie, ja myślę, że utrata prywatności jest chyba najgorsza i włażenie z butami w twoje życie. U mnie największym stresem jest zdawanie egzaminu bez przerwy w tym zawodzie. Bez przerwy, każdą płytą, każdą piosenką koncertem. Trzeba udowadniać, że jeszcze możesz i że możesz dużo. To jest to. Ja nie wiem, wydaje mi się, że tylko w naszym kraju. Chyba tylko w naszym kraju. Tak mi się też wydaje. Im dłużej jesteś, tym jesteś bardziej B. To jest niesamowite. Tak, to spełnianie oczekiwań innych cały czas i to czekanie na werdykt. Tak. Czy mężczyźni boją się silnych kobiet? Jak to jest z waszymi doświadczeniami, Kaja? Ja tam się na facetach nie znam za bardzo, ale myślę, że tak. Dlatego kiedy zastanawiam się, czy ja bym mogła tutaj znaleźć partnera, to często odpowiadam sobie, że nic z tego, że muszę gdzieś sobie wyjechać, gdzie po pierwsze nie będzie mnie prześladował cień tego, co robię w życiu. Cały ten szereg legend, że mężczyzna, myślę, dla niego sama kwestia, nie wiem, zmierzenia się właśnie z legendą kobiety, czy ze swoją paranoją, że na przykład stoi w czyimś cieniu. Albo nawet może sobie równie dobrze nie życzyć znaleźć się na pierwszych stronach gazet, bo niestety nasze kroki są też i śledzone, i często bardzo bezpodstawnie i niesprawiedliwie oceniane. Także ciężko jest w ogóle nawiązać tutaj takie bliższe kontakty. Nie podejrzewając poza tym, że kryje się za tym jakiś interes. Tak, myślę, że się boją silnych kobiet. Ale też mężczyznom jest trudno. Mnie to jest żal mężczyzn. Dlaczego ci jest żal mężczyzn? Dlatego, że mężczyźni muszą rano wstawać, muszą pakować tą teczkę, muszą cały czas myśleć o tym, jak zabezpieczyć byt rodziny. Jest teraz straszna konkurencja, bezlitosna. Są czasy takie kordziorze. Jakby zobaczyła wzroka i to byś się zastanowiła. No bo Merlo mnie mówi. Ja prawie, że pakuję teczkę. Ja wobec tego w pewnym sensie jestem facetem. Tak mi się życie ułożyło, że jestem mężczyzną. Że na mojej głowie jest utrzymanie domu, zapięcie go na ostatni guzik. Córeczko. No niestety. Nic na to nie poradzę, ale rzeczywiście ja jestem facetem. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o właśnie tego rodzaju sprawy, to niestety myślę, że gdzieś tam krecią robotę jednak zrobiły nam panie feministki, bo się te sprawy odpowiedzialności i ciężarów bardzo wyrównały. Chyba taka szczęściara jesteś, no, chcę nam pokazać. No bo jestem z inżynierem, to jest jednak sposób. Chociaż akurat Beata jest zadowolona. Z menadżerem i też. I mąż jest tym córeczkiem, który ją chroni i relaksuje po koncercie. Znaczy ja miałam to szczęście, pewnie że układ. Właściwie no tak. od początku mojej kariery. Ile lat miałaś, jak poznałaś męża Beata? Ja Andrzeja znałam wcześniej, ponieważ się przyjaźnił z moim bratem, więc ja na mnie w ogóle nie zwracał uwagi, bo ja miałam 14 lat, więc on był starszy. I ale jak przyjaźnił się zwrócił, z moim bratem, ale jak zwrócił, to już zawiesiło. Ale tak, to było fantastyczne, że potrafiliśmy znaleźć wspólną pasję i to jest niezwykle. I rzeczywiście Andrzej no bardzo nie myślę, że jeszcze mocno nie wiem, kim byłabym dzisiaj. Czy czasem tak jest, że po koncercie zmęczony jesteście same w hotelowym pokoju i co? W tym pustym pokoju nie ma się do kogo przytulić? No ja od razu mówię, że nie mam takiej sytuacji, więc... No bo my wiemy, że ty masz się do kogo przytulić. Ja mam i bardzo tej sytuacji nie lubię. To jest ta paranoja właśnie tego, że przed momentem ileś tam tysięcy ludzi chciało być z tobą, a w pewnym momencie nagle okazuje się, że nie ma nikogo. A jeszcze ile razy pamiętam było tak, że wystukiwałam numer do tego, z którym ja chciałam być, on w ogóle miał w nosie i nie odbierał. Także to jeszcze bardzo potęguje tą samotność. I rzeczywiście ten szereg drzwi, jak się idzie korytarzem hotelowym i świadomość, że za żadnymi z nich nikt na ciebie tak naprawdę nie czeka, jest ciężkie.
Wiecie, dlatego lepiej zostać z muzykami na biesiadzie, dobrze no mówię? Tak się zgłuszyć i potem no, ledwo trafić do pokoju. Wszystko jedno już. Chciałam powiedzieć, że po pierwsze staram się jak najpóźniej trafić do tego pokoju, ponieważ nienawidzę też atmosfery w ogóle pokoju hotelowego. Bezosobowego, jakiegoś takiego tak, przechowalni. A jeżeli już jestem, to wykonuję dziesiątki telefonów. Albo wchodzę na stronę internetową. Ja mam swoją stronę, gdzie moi fani codziennie tam urzędują. I ja mogę sobie z nimi pogadać. To jest naprawdę świetny sposób. Masz tam moderatora jakiegoś na tej stronie? Nie, tam wszyscy mają wejść, tak. Wszyscy się znają. Tak. Mówią, cześć Marzena. No tak w ogóle oni sobie tam kawki wirtualne robią. Przynoszą winka, tu urodziny, tu życzenia. A zdarza wam się silne kobiety płakać, nie wiem, ze wzruszenia, z radości, z wściekłości. Ja jestem taka szczęśliwa, kiedy jestem na scenie. Myślę, że to widać. I czuję się rzeczywiście osobą spełnioną w tym momencie. Oczywiście. Nie tyle płaczę. Ja w ogóle się wzruszam, oglądając na przykład jakiś wzruszający film, albo czasami, kiedy na przykład usłyszę piosenkę, która jest, nie wiem, no ma coś w sobie takiego wzruszającego. I mokre oczy? No i nie wstydzę się tych łez, naprawdę, to jest ja nie jestem tutaj, że Jezu, ale też, nie do końca zaśpiewać, ale też, ponieważ łzy lecą. Ale też nie potrafię zrozumieć i bardzo mnie to boli. Pewnie dziewczyny to samo powiedzą o tej brutalności, która w tej chwili jest, o tej brutalności, bezduszności, o tym, co ludzie robią z własnymi dziećmi. I tego nie potrafię zrozumieć. I kiedy takie rzeczy się dzieją, to rzeczywiście jestem strasznie poruszona. I naprawdę trudno się później odnajduję w domu, kiedy słyszę po prostu coś takiego. No oczywiście dużo jest takich również szczęśliwych, bo to akurat smutek, ale dużo jest szczęśliwych momentów, zwłaszcza narodzin na przykład moich dzieci, prawda? Kiedy mogłam pogodzić pracę zawodową, wychowując swoje dziewczyny. Oczywiście robimy to wspólnie, ale to wcale nie jest takie łatwe i są takie chwile szczęścia i tego, że na przykład, że mogłam to zrobić, że się zdecydowałam. A twój syneczek Kaja? Spełniłaś swoje wielkie marzenie o byciu mamą? Ja w ogóle miałaś szczerze, takie marzenie? No właśnie, szczerze przyznam, że kiedy myślałam o spełnieniu w ogóle w życiu moim, niekoniecznie widziałam siebie w roli matki. Nie wiedziałam, co to było tak do końca. W tej chwili rzeczywiście tak sobie myślę, czym było moje życie, zanim on przyszedł. Myślę, że naprawdę niewiele o sobie wiedziałam i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie, to nie był warunek mojego totalnego spełnienia, ale szczęśliwie się stało, że Bóg tak zdecydował i mam wspaniałego syna, który mi daje mnóstwo powodów do radości, który mnie wzrusza, najbardziej wtedy, kiedy śpi, nie ukrywam. Ale cóż, no ja też jestem płaczliwa, ja też, mnie wzruszają ludzkie losy. Zawsze staram się reagować i być jak najbardziej aktywna we wszystkich możliwych akcjach. Po prostu to czynię też z jakichś tam egoistycznych pobudek, po prostu lubię się czuć potrzebna. Ale jestem też bardzo wrażliwa i nieraz, kiedy życie mi dokopie, bardzo trudno jest mi się podnieść. Ja sama pamiętam parę lat temu, rzeczywiście życie nagle zrobiło mi fikołka i nie umiałam sobie z tym poradzić. A musiałam sobie radzić, ponieważ miałam ogromną trasę koncertową na ogromnej scenie, gdzie przychodziło pod tą scenę naprawdę typu 70 tysięcy ludzi. I moje nieszczęście płynęło mi po policzkach cały czas. Także Natalia, która mnie maluje, nie była w stanie mi nawet umalować rzęs, ponieważ mi cały czas leciały łzy. I wychodziłam na scenę, łzy się zatrzymywały, robiłam swoje, udawałam nie wiadomo co, a może nawet i nie udawałam. Schodziłam ze sceny i znowu kran się odkręcał. Niesamowite jest, że rzeczywiście gdzieś tam scena też wyzwala w nas pewnego rodzaju siłę. I musimy to zrobić, musimy, bo nie ma innego wyjścia. Tak. Ona wyzwala siłę i daje moc. I ludzie dają nam energię. Bo to powinien być zawsze dialog. Mówmy się, że to powinien być dialog. My z siebie na pewno dajemy zawsze bardzo dużo, ale nie wiem jak wy, ja też dużo oczekuję. Wydaje mi się, że mam do tego prawo. Co?
No co tak za mnie? Ja się zasłuchałam. Manelka myśli o swoich łzach. Ja myślę, co mnie wzrusza. Wzrusza mnie zawsze hymn polski. Tak, mnie też, to niesamowite. Wzruszają mnie szkolne uroczystości. Aha. Jakieś takie zakończenie roku, kiedy dzieci występują. Kolejny etap. Naprawdę, kiedy się żegnają z tą szkołą, z klasą. Zawsze mnie to wzrusza. Oczywiście książki, filmy i płacz dzieci. Jak gdzieś słyszę dziecko płaczące. Mówicie tak o dzieciach, ale przecież co tu dużo mówić, jak gwiazda estrady rodzi dziecko, no to musi być straszne zamieszanie. Ja patrzę na ciebie, Marylko, bo przecież jak pierwsze dziecko, ja myślę, że wszędzie ja się w tak głowie. Darłam, a salowa chodziła i mówiła, czemu tak się stop. Ale to mówisz, jak rodziłaś Jaśka. Jak rodziłam pierwsze dziecko, tak? Ja rodziłam 17 godzin. Po prostu ale wyłam już bez szczegółów. Ale jakie szczegóły? Bez szczegółów. Wysiał przede mną taki ogromny zegar i widziałam te wskazówki, które się przesuwały o minutę. I co minutę miałam skurcze, no. Już zostawmy te wspomnienia. Masz trójkę dzieciaków i co? I one nigdy ci nie przeszkodziły w karierze, bo w zasadzie o tym chciałam powiedzieć, że to zamieszanie nie spowodowało tego, że przestałaś śpiewać, że jakoś tam jedną ręką tutaj no, ale dzieciaki... naprawdę jedną ręką, bo pamiętam przy pierwszym właśnie dziecku, kiedy urodził się Jasiek, spadłam w taką panikę, że to jest koniec kariery. Już mi się wydawało, że dziecko... Byłam wtedy no, bo sama. Bo Kaja musi tego słuchać. Byłam sama. Bo ma dopiero jedno w mieszkanie dziecko. Na Ursynowie, które było puste, nie było umeblowane. Wyłączali ciągle prąd, winda stawała, trzeba było wszystko wnosić na górę. Było zimno, wiało, nieważne. I ja zaraz po porodzie zgodziłam się wystąpić w kabareciku Olgi Lipińskiej, bo mi się wydawało, że trzeba wszystkie propozycje chwytać, no bo żeby jeszcze ludzie wiedzieli, że ja żyję. Oczywiście później przy drugim dziecku już byłam spokojniejsza. A przy trzecim już w ogóle nie ma. Ale zresztą to były takie ciężkie czasy, bo to był początek lat 80., czyli stan wojenny. Moja córka Kasia urodziła się w stanie wojennym. No i trzecie dziecko to już również w latach 80., pod koniec lat 80., ale jakoś rzeczywiście udawało się, ale dzięki pomocy mojej mamy, opiekunek, no ale musiałam chyba, sobie radzić. Chyba jest jeszcze tak, że ty jesteś bardzo dobrze zorganizowaną wewnętrznie osobą. Naprawdę? Tak, myślę, że mimo tego udawania, że nie wiesz gdzie co masz, to myślę, że dość precyzyjnie wszystko wiesz i umiesz z tym życiem się wziąć za no może, może. A popatrzcie, ile gwiazd się tak strasznie boi właśnie. A to jest okropne, ile kobiet nie ma dzieci, bo myślą sobie, zostają same. A potem nie mam czasu. Jedna rola, jedna płyta, kolejna, pędzą, biegną i... Ja po prostu bardzo chciałam mieć dziecko. Bardzo. Ja jakaś byłam inna chyba. Miałam 20 lat właściwie, 21, kiedy Kasia się urodziła i rzeczywiście miała się urodzić 12 grudnia. Przed dosłownie dzień stan, dokładnie. Oczywiście nikt sobie z tego nie zdawał sprawy wtedy, ale to były też trudne czasy, bo stan wojenny. Którego? 7. Ja się po prostu jednego bałam, że kiedy wprowadzili rodzinę milicyjną i Kasi coś się stanie. Że nie będziesz mogła jej pomóc. Mówię, Boże kochany, do kogo ja mam wtedy zadzwonić? Z tego się strasznie bałam, rzeczywiście. Ja nie miałam telefonu, mnie sąsiedzi wieźli. Na migi mieliśmy tak okna, że oni mnie widzieli, jak stałam w kuchni i na przykład pytali, czy jajka, czy potrzebuję jajka, albo tak i przynosili mi i wieźli mnie do porodu. A zresztą. Nasza najmłodsza mama. Człowiek stojąc przed takim wyzwaniem po raz pierwszy nie wie za bardzo, czym się to je i czego się można spodziewać. Ja nie wiedziałam, jak szybko będę w stanie ani zmieścić się w spodnie, ani wyjść z domu, ponieważ mój syn był dzieckiem, który zaprzeczał wszelkim książkom. On jadł co pół godziny, więc ja musiałam być cały czas w pogotowiu. Nie dał się oszukać żadnym smoczkiem, więc nie mogłam nawet pokarmu mu zostawiać, żeby miał podany w butelce. Byłam zmuszona być przy nim przez rok, noc w noc, dzień w dzień. Niestety przypadło to na największy mój boom, na okres wielkiego sukcesu z Bregowiczem. No i nie ukrywam, że było chwilami bardzo ciężko. Ja jeszcze się zmagałam z
z depresją poporodową gdzieś przez pół roku. Także no gdyby nie rzeczywiście totalna pomoc mojego męża, nie dałabym sobie rady, absolutnie. Później pomagała nam bardzo moja mama, potem już jakoś było z górki, ale ten pierwszy rok był dla mnie taką gehenną, że być może dlatego mam póki co jedno dziecko tylko. Wszędzie spotykacie się z dowodami wielkiej sympatii i zachwytu, zwłaszcza u płci przeciwnej. Jak reagują wasi mężowie i jakie takie największe wyrazy uwielbienia was spotykały? Ze mną się chcieli żenić, więc parokrotnie. Ale więc... szejkowie arabscy, bo nie, gdybyś to tak rozszerzyła. Różni tacy mężczyźni, ale głównie chodzi, jednemu chodziło o pieniądze jednak. Nie, jednemu chodziło o to, żebym mu obrabiała pole. Ja jakoś nie chwytam tego. No po prostu, szukał pewien farmer, żony. Szukał silnej kobiety, która mu pomoże w uprawianiu dużego pola. Rozumiem, że dostał odmowę. Dostał odmowę, miał wszystkie złote zęby, był bardzo ładny. A drugi taki złoty chłopak, starszy pan, miał ponad 80, powiedział, że on czuje, że ja mogę dać potomka, bo jestem taka zdrowa rzepa i że daje mi bardzo dużo swobody, ponieważ będę mogła wychodzić na telewizję do sąsiadów. Ale czy to było też w Stanach? Nie, to było pod Opolem, on mi się oświadczył. W hali sportowej ukląkł w garderobie, wszyscy muzycy patrzyli przez dziurkę. Ty to masz szczęście jednak. No i co, droga brato? Miałaś jakieś równie atrakcyjne propozycje? No nie, takich nie. No widzisz, to no, nie miałam. A dowody uwielbienia? Bo masz tego męża przy sobie. Mam męża. Dowody uwielbienia składane pani, szanowna pani. To jak za dużo tego nie miałam znowuż, ale za to takie no, eksponowane. No jeden. No jednym z nich było to, że na przykład, że mój mąż bez zająknięcia zostawił piękny kraj, jakim jest Holandia i po prostu on dla niego było oczywiste. No wiem, dosyć nisko jest tam. Niemniej jednak bardzo przyjemnie sama. Znaczy prawda, zobaczył, oszalał. Tak. Było to od razu to takie jest coś. Jakiś dowód no, jest. Natomiast mam inny, który też się wiąże z opuszczeniem starych pieleszy. Otóż od wielu, wielu lat miałam fana, którego pamiętam naprawdę jak był chłopcem, nazywa się Maciek. Z Maćkiem utrzymywałam kontakt, jak już mówiłam, wiele lat i jego dowód uwielbienia jest po prostu niesłychany, ponieważ nie dość, że zostawił swój rodzinny Poznań, to jeszcze pracuje w moim kajaksie. Jest już w tej chwili moim współpracownikiem i to do tego wszystkiego świetnym. Ja uważam, że to jest naprawdę coś. Kaja mówiła o fanach, którzy rzeczywiście z nami się starzeją, to brzydkie słowa, ale rzeczywiście. I całe szczęście, że tak jest. I są bardzo wierni. Ja wiem, że ty, Batko, masz strasznie wielkie fankluby. Tak, to jest fantastyczne, bo spotykamy się podczas koncertów naszych i przyjeżdżają tłumnie. Oczywiście nie mówię i o kwiatach, wierszach, wypiekach przeróżnych. Nawet był schab pieczony kiedyś, no, pamiętam, to na urodziny. To jest dowód uwielbienia. Dostałam po prostu tam całą garderobę w wypiekach różnych i wiesz, wszystko było przygotowane. To było fantastyczne. Rzeczywiście fanów mam cudownych. Pozdrawiam ich serdecznie, mocno całuję. To jest również takie wielkie spełnienie. Bardzo często nie ma was w domu. I jeżeli już tak strasznie długo cię nie ma i przyjeżdżasz do domu, to co gotujesz swoim dziewczynom, żeby je przebłagać i żeby były szczęśliwe, że mama wróciła? Wszystko. Ale wszystko. Powiedz o swoich specjalnościach. O moich. W twojej kuchni. No, czy w ogóle jesteś kucharką? Pewnie, że tak. Schab jest najtrudniejszym mięsem. Bo ja w ogóle lubię wypieki. Do zrobienia. Do zrobienia, żeby był. No nie, ja to potrafię, bo mama Andrzeja Świętej Pamięci nauczyła mnie, w ogóle nauczyła mnie gotować. A jak mama robisz schab właśnie? A to ci później powiem, bo to pewnie długo trzeba. Nie sprawdzaj. Mama po prostu nauczyła mnie piec tak schab, że on jest taki właśnie bardzo soczysty. Nie przepieczamy to się tak, no, nie przepieczamy. Tak, ale to jeśli chodzi o schab. Ale lubię zupy gotować. Dziewczyny uwielbiają zupy. Twoja specjalność? Ja też uwielbiam, ja jem. Nikt poza mną nie je.
Twoja specjalność, Malutka? Ja gotuję za dużo. Jak już jestem, to robię bardzo dużo dań. W nocy robię zakupy za dużo i potem... Nie ma kto tego zjadać. Nie ma kto tego jeść, bo zupy ja kocham. Jestem wychowana na zupach, a nikt tego nie je poza mną. No i patrzę na... Na Kaję. Patrzę. Ciekawe, jaka jest specjalna zupa, którą umiesz dla swojego siedmiolatka, kiedy wraca ze szkoły. Za bardzo kocham moich bliskich, żeby im gotować. Tak przypuszczałam. Nie zmuszam ich do tego, żeby jedli to, co... Jedyne, co potrafię, to sałatki. I rzeczywiście mam do tego dryg. Bo umiem mieszać mnóstwo zaprzeczających się... To są sałatki a la Kaja, rozumiem. Tak, tak, tak. Nie, natomiast tam generalnie to jajko na twardo nawet potrafi to mi nie wyjść. Dieta kopernikańska. A jak to jest, kiedy gwiazda idzie na wywiadówkę do szkoły? Dobra. O Jezu. Jeśli chodzi o Kasię, starszą córę, to Kasia generalnie się nie... Ona nie afiszowała się z tym, czyją jest córką. Jeśli chodzi o Agatę, zupełnie przeciwnie, cała szkoła oczywiście wie. I, że ta mama to mama nad mamami. Tak, i po prostu jest wesoło, kiedy wchodzę, to rzeczywiście. Dzieciaki są super sympatyczne bardzo, autografy, czasami opinie, a to jest fajne, a ten występ był fajny, a ta piosenka nowa też jest super, więc to są bardzo, bardzo, bardzo no, cenne wizyty. Cenne wizyty w szkole. Marylka i wywiadówki. Marylka. Matka nad opiekuńcza ze szkoły, no to absolutnie tak, ale w szkole to nauczycielki, zwłaszcza kobiety, albo mnie kochały, albo nienawidziły. Jeżeli mnie lubiły, to co robię, to były bardzo miłe. Jeżeli nie, no to widziałam to w ich oczach, że się chyba zemszczą na dziecku. Pamiętam taką sytuację, że moja córka wróciła z wycieczki autokarem z Londynu. No i od razu te rodzice czekają, matki czekają. I nauczycielka, opiekunka od razu do nas biegnie, mówi, słuchajcie, jest afera, alkohol, dzieci paliły papierosy, a pani Ciebie córka, to czeka, a pani córka ufarbowała włosy na czerwono w tym Londynie. I ja patrzę, super wyglądała w tych włosach, naprawdę. Był taki ale nie powiedziałaś chyba tego. Powiedziałam, no ale przecież bardzo dobrze wygląda. A ponieważ ona miała bardzo obniżony stopień zesprawowania, więc nauczycielka mówi, przed włosami. Będzie miała obniżony stopień, ale już jeszcze bardziej chyba nie można. I ona się dosyć zdenerwowała, uznała, że ja kpię sobie z niej i następnego dnia musiałam się stawić karnie do szkoły, wysłuchać. I sadzić drzewka. Zielonym do góry. I zajmować się komitetem rodzicielskim. No tak, tak. Ale nie, zdarzało mi się, że miałam bardzo dobry kontakt z niektórymi nauczycielami. A ty już byłaś na jakiejś wywiadówce, Kaja? Tak, tak. No to nie są moje pierwsze spotkania, bo już rok chodzi drugi rok do szkoły, aczkolwiek wcześniej to była zerówka, więc na wiele rzeczy się poza oczywiście zachowanie. No i zachowanie. Jak jest na tej wywiadówce? Słuchajcie, ja mam wielkie szczęście. Ja mam wielkie szczęście, ponieważ szkoła, do której chodzi Roch, jest pełna bardzo normalnych, fajnych dzieciaków i mają takich samych fajnych rodziców. Więc ja nie. Też, tak. Nie, na nikim nie robi wrażenia, ani to, kim jestem, ani czy właśnie teraz przybiegam z okiem a la miś panda, bo właśnie miałam sesję zdjęciową, czy cokolwiek innego. Może też się bierze to z mojego i z Rocha stosunku do mojej pracy. Dla niego jest to bardzo oczywiste. Są matki, które chodzą do fabryki i moja matka chodzi akurat czasami do telewizji, czasami gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. Nie przeżywa tego za bardzo. Nawet się pytam, Rochusa, nie pojedziesz ze mną? Ja jadę do Poznania. Moglibyśmy zostać tam, nocować w hotelu, się pobawić. Coś. Mama, co się zanudzę na śmierć. Tylko to za bardzo kogoś nie interesuje, więc być może dlatego nie emanujemy takim czymś sztucznym blichtrem. W związku z tym myślę, że jedynie jeżeli mu jest ciężko, to tylko z tym, że do innych matek dzieci mówią, proszę pani, a wszystkie dzieci do mnie mówią, zwracają się po imieniu. No ale myślę, że też do tego się przyzwyczai. Moje dzieci na ogół, jak były w młodszych klasach, to prosiły, mama, nie idź w czasie przerwy, błagamy cię. Dokładnie, tak. U ciebie to samo, tak, że to straszna wieś, jak jest tak. Sensacja, przychodzi matka, no tak, Boże, no, dla nich... A nie jest sensacja, a poza tym sobie. Nie chciały wkładać pięknych ubranek, które ja przywoziłam z Czechosłowacji czy ze Stanów, ale wtedy się wyróżniały. Jednak dziecko nie chce się wyróżniać. Tak, i chce mieć bardzo normalną matkę, bardzo tak. Często po prostu. Jakie byście sobie wystawiły stopnie za macierzyństwo? Beata. Teraz z perspektywy
czasu. Sądzę, że wiele się Kasia nauczyła poprzez to, że była z nami razem, że wyjeżdżała. I myślę, że bardzo dobra ocena. Naprawdę. Dajesz sobie piątkę. Myślę, że daję sobie piątkę, bo strasznie się starałam, żeby połączyć dom i żeby w tej sferze zawodowej nic nie stracić, więc myślę, że jest fajnie. Jeśli chodzi o Agatę, to też super. Dość duża odległość między jednym dzieckiem a drugim i to macierzyństwo, jeśli chodzi o Agatkę, było fantastyczne, bo byłam świadoma tego macierzyństwa. Cieszyłam się każdą chwilą spędzoną z Agatą i naprawdę niezwykłe odczucie. Czyli długą piątkę? Oj tam, pewnie. Ja? Moje dzieci są dobrze wychowane i nie są roszczeniowe. Tyle razy gdzieś tam jestem i dzwonię. Może chcecie jakiś ciuch, nie wiem. Co chcecie? Nic, mama, nic, wracaj. Tylko przyjedź. Tak, tak, tylko wracaj. Ja myślę, że czas pokaże, jak one się ustawią w życiu, bo mój mąż oczywiście krytykuje moje metody wychowawcze, ponieważ ja jestem, zawsze byłam liberalna bardzo. Zawsze byłaś koleżanką. Tolerancyjna. Koleżanką nie, ale na pewno nie przyjaciółką. I nie wiem, czy bym chciała mieć takie relacje, na przykład z dzieckiem, żeby opowiadać mu o swoich przeżyciach intymnych i wysłuchiwać jego. Nie. To są sprawy, myślę, wewnętrzne każdego człowieka. Ale lubię ich poczucie humoru. Wiem, że ludzie ich lubią. Natomiast one są w wieku szkolnym. Starsze dzieci studiują. Młodszy syn robi maturę w tym roku. Oczywiście mój mąż twierdzi, że ja go zepsułam, bo ciągałam go na koncerty, on ze mną jeździł i strasznie chce pracować w show biznesie. A mąż oczywiście uważał, że powinien studiować ekonomię i chodzić z teczką. Ale i teraz oceny, teczką. Maryla, powiedz oceny. Oceny, oceny. Tak. Nie wiem, trudno mi siebie oceniać. Ja mam bardzo dużo sobie do zarzucenia, bo jednak gdybym była taką normalną matką, to bym siedziała, odrabiała lekcje. Bardziej one byłyby sumienne, a jednak mają spore luki. Nie są systematyczne. Sama weź nie wiem. Sobie tą czwórkę. Czwórkę? Oj tam. Cztery z plusem. Ja ci radzę łapką czwórkę. Cztery z plusem. No nie, nie, nie. Czwórka, no może z plusem? Czwórka. A ty? Ja nie mogę. Roch ma 7 lat. Nie mogę oceniać wyniku jako takiego, jest jeszcze dzieckiem, ale mogę ocenić moje starania. Właśnie o tym mówię. I moje starania oceniam jak najbardziej na piątkę. Bo naprawdę się staram pogodzić coś, co, jak Ewa bym kiedyś powiedziała, jest niemożliwe do pogodzenia. Bo jest niemożliwe. Nie, bo nasz bo zawsze jest się przynajmniej bardzo trudne, jest kosztem. Bo sztuka czegoś. Jest bardzo zaborcza. Wiesz co, ma tylko podciągamy jej chyba do piątki. Co? Bo mnie? Tak wyszło, że ma tylko to 4 plus. No pewnie, że no tak. Ale ja naprawdę, moje dzieci miały najbrzydsze kostiumy, wtedy kiedy trzeba było przygotować jakiś kostium do przedstawienia szkolnego. Ponieważ te matki nocami rzeczywiście. No, ale one miały pracę... czas. Dobrze, ale jak chcemy, no, ale ja sobie to wyrzucam. No to nie jest. Poza tym inne matki wozimy dzieci na jakieś zajęcia dodatkowe, jakieś baseny, jakieś kółka zainteresowań. Znaczy ja się staram. Ja mam sobie również bardzo dużo do zarzucenia. Popełniałam mnóstwo błędów i pewnie jeszcze mnóstwo popełnię. Ale wiem, że daję z siebie wszystko. I jeżeli nawet. Rzeczywiście układa mi się życie tak, że tego czasu tak mało mam na przejrzenie nawet tych zeszytów, na taką bliskość, to później jak tylko mogę, choćbym się podpierała nosem, wtedy staram się te dziury załatać. Ale myślę, że tak wielkich dziur też nie ma. Bóg był na tyle łaskawy, że zesłał mi dziecko o bardzo silnej osobowości, o dużym poczuciu autonomii, a jednocześnie bardzo tolerancyjny, z dużym dystansem, poczuciem humoru. Także wydaje mi się, że mogę polegać na nim również jako na moim partnerze. Że on rozumie to, że o, znowu umalowane, co, znowu wychodzisz, no. No i co, dokąd idziesz dzisiaj? No tam i tam. No a co, to nie poczytasz mi dzisiaj? Nie, ale poczytam ci jutro i pojutrze, bo będę. No dobra. I czytam mu tyle, ile chcę. Także... Wydaje mi się, że oczywiście też najfajniej byłoby jego zapytać o zdanie, ale wydaje mi się, że chyba tak najgorzej rzeczywiście nie jest. Ale jak ja sobie przypomnę takie sceny, jak mój pierwszy syn był malutki i widział, że wychodzę, ja musiałam wyjść, nie wiem, koncert, wyjazd i on stawał przy tych drzwiach i po prostu
płakał strasznie, ale strasznie płakał. Serce pękało. Wiedziałam, że ja muszę wyjść. Ja to pamiętam i nie mogę sobie dać piątki. Ale matki też pracują od rana na przykład do późnego wieczoru, przychodzą, nie mają siły, gotują na przykład, nie wiem, przychodzą, prawda, są bez przerwy. Ale a co powiecie o matkach, które na przykład nie pracują, bo właśnie tak życzył sobie ich mąż, albo właśnie stwierdziły jednak, że poświęcą się dla rodziny, a potem są zgorzkniałe i w ogóle nie ma z nich żadnego w ogóle pożytku. Ja marzyłabym o tym, żeby nie pracować, siedzieć w domu, zajmować się rodziną, gotować. Ale jakbyś tak bardzo marzyła, to byś tak żyła, więc dokładnie. Już nie opowiadaj nam o tych marzeniach. Rozumiem te kobiety, które się spełniają jako gospodyni domowa. Przecież ktoś musi wychowywać rodzinę, męża, to na pewno i dzieci. To musi wychowywać męża. No właśnie o tym mówię, męża, moja mama całe życie opiekowała się naszą trójką. No i fantastyczna. I to jest naprawdę wielkie, no ja zawsze wiedziałam, że ja będę miała zupełnie inne życie ale i to mnie pociągało. Ale ja bym nie ganiła kobiet, które nie robią kariery. A w życiu bym nie ganiła. No pewnie, że tak. My nikogo nie ganiła. Kura domowa to jest po prostu takie straszne, że ja bym zastrzeliła kogoś, kto w ogóle coś takiego mówi. Jest to więc strasznie tak, obraźliwe. Pozdrawiamy wszystkie kobiety, które wszystkie są w domu. Tak? I kury domowe. Szczególnie. Ale zanim was wypuszczę, no nie odmówię sobie, drogie panie, koncertu. Więc... Proszę śpiewać. My nie mamy, nie posłuchamy. Ja sobie pomyślałam, że na przykład tak zamknę oczy, wy staniecie na teatrze, i nagle usłyszę was śpiewające swoje chociażby kawałki waszych wspaniałych, wielkich, cudownych przebojów, które wszyscy bardzo, bardzo kochamy słuchać, nucić, po prostu mieć, które są kawałkiem nas. Do dzieła, dziewczyny. Oskarżam cię o bezstrumienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cierpienie, moje płomienie, przelaną krew, testosteron. Wtedy płynę, chwytam wiagle wiatr, jakby szczęście miało chwilę trwać. Wtedy płynę, znów się uczę, jak można kochać świat. Można kochać świat. Można kochać świat. Wiecie? Wszyscy chcą kochać, gdzie przyznają się, tak pięknie jak w kinie, jak we śnie. Wszyscy chcą kochać, do utraty tchu, zmysły postrada. Jedyny raz wszyscy chcą kochać, choć nie przyznają się, tak pięknie jak w kinie, jak we śnie. Wszyscy chcą kochać, do utraty tchu, zmysły postradać, bezpowrotnie, choćby raz, jeden, jedyny raz. Ja tam więcej bym chciała.